Hej siemanko, z tej strony Yandere, oto kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Przypominam wam o streamach w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 18 oraz o drugim kanale Yandere Live. Linki macie w opisie. Zacznijmy sobie od drobnych zmian klasowych. Death Knighti specjalizacji Unholy otrzymają buffy. Zwiększone zostaną obrażenia ze skilla Death Coil oraz Scourge Strike lub inaczej Clawing Shadows o 10%. Ghoul będzie zadawał o 8% więcej obrażeń, Virulent Plague otrzyma buffa aż o 20%, a Apocalypse Ghoul o 5%. Doom Hunter specjalizacja Vengeance otrzyma niestety nerfa do setówki oraz talent Illuminated Sigils będzie dawać mniejszą szansę na sparowanie ataków od mobów, które mają na sobie debuffa Sigila. Jeżeli chodzi o druida, to specjalizacji Guardian Skill Mangle będzie generował 12 Rage'a, a nie 10. Restoration otrzyma buffy do obrażeń w formie kota jak Creep oraz Shred o 140%, Rake o 60% oraz Ferocious Bite aż o 200%. Wspólnym buffem do każdej specjalizacji oprócz Ferala będzie zwiększona regeneracja energii w formie kota. Augmentation Evoker i jego skill Ebon Might będzie dawać mniej głównej statystyki dla Evokerów. Efektywność skilla Close as Clutchmates zostanie zmniejszona z 20% do 10%. Dawka Versatility ze skilla Shifting Sands została zredukowana o 15%. Max specjalizacji Frost otrzyma zmiany co do bonusu z pierwszego tier setu. Glacial Spike dostanie buffa do obrażeń z 10% do 16%, jednakże eksplozja z tego skilla zostanie zredukowana z 20% do 15%. Brewmaster Monk otrzyma buffa do setówki za 200 i 400, gdzie Breath of Fire będzie zadawał większe obrażenia. Specjalizacji Windwalker także pojawią się buffy do Blackout Reinforcement, który będzie się częściej prokował oraz Blackout Kick będzie zadawać większy damage. Retribution Paladyni otrzymają buffa do obrażeń w postaci 3%. Discipline Priest będzie miał zredukowany Absorb z Divine Aegis z 10% do 5%. Damage z Inescapable Torment także zostanie zderfiony o około 19%. Assassination Rogue będzie zadawać o 4% więcej obrażeń na single target. Warlock specjalizacji Destruction będzie zadawał o 5% więcej ze skilla Unstable Tier oraz Shadowy Tier. Chaos Tier o 30% oraz buff do jego setówki, gdzie Flame Rift będzie miał zwiększony damage aż o 50%. Co do Demonology, to tutaj także pojawią się buffy do setówki, które mają zwiększyć damage na single target. Pojawiły się ostatnie zmiany dotyczące Mega Nadzeonu, który będzie dostępny w nowej puli Mythic Plusów, który startuje już jutro wraz z sezonem trzecim. Otóż ich timer został skrócony. Galakrond's Fall zamiast 35 minut będzie trwać 34, a na Morrowind Rise będziecie mieli nie 37, a 35 minut. Pojawiły się także nerfy do takich dungeonów jak Blackrock Hold, Dawn of the Infinite, Everbloom oraz Wakehurst Manor. Nie będę opowiadał jakie to nerfy, ale wspomniane dungeony będą odrobinkę prostsze. A propos Mythic Plusów, to będą nowe portale do nich, żeby szybciej się do nich dostać. Otóż Valdraken będzie portal tam gdzie zawsze, tuż przy wejściu do banku, gdzie stoi Pandarenka. I tu taka zmiana. Zamiast trzech portali będzie jeden portal, który przeniesie nas do pomieszczenia The Timeways, w którym będzie się znajdować pięć portali. Idąc od lewej strony jest to portal do Throne of the Tides. Kolejny jest do Everbloom. Środkowy przeteleportuje nas do Darkheart Ticket oraz Blackrock Hold, czyli inaczej do Vasharach. Po prawej stronie od środkowego tepie nas do Ataldazar, a prawy skrajny do Wakehurst Manor. Swoją drogą to przy każdym portalu znajdują się bossowie z danej instancji, co uważam, że wygląda całkiem fajnie. Wykopany został maze kosmetyczny, który jest w motywie transmogu zakupienie preorderu do najnowszego dodatku The War Within. Najprawdopodobniej pojawi się on w trading poście w różnych wariantach kolorystycznych, które są widoczne teraz na materiale. Blizzard stwierdził, że zmieni trzecią fazę na Mythic Starcrafie o dodatkowy cliff. Wzięli się za to tak późno, jak ja za robienie poradników na poprzedni sezon. Ale do rzeczy. Starcraft będzie miał dodatkowy cast z Void Slasha, ale tylko na poziomie Mythic. Jego timery wyglądały tak jak po lewej stronie, a po prawej stronie macie tabelkę, jak to będzie wyglądało teraz po tych drobnych zmianach. Zapytacie pewnie, po co to zmieniają, skoro content z patcha 10.1 już się skończył. Otóż po pierwsze, to może ktoś jeszcze będzie chodzić na Mythic Aberusa, a po drugie, ta zmiana pojawi się na rajdach Fated. A propos rajdów, to pojawiły się zmiany co do niektórych trinkedów z nadchodzącego rajdu. Blossom of Amir Drasil będzie miał o 5% zwiększony efekt. Bonus heal oraz heal cap został zwiększony na trinkecie Smoldering Seedling. Cataclysmic Signet Brand otrzyma nerfa do obrażeń o 10%. Augury of the Primal Flame dostał buffa do damage'a w wysokości 5%. Firax Tainted Rageheart będzie miał zwiększonego absorba, ale mniejszy damage. Oraz Ashes of the Embersoul będzie dawał o 30% więcej głównej statystyki. Na przeglądarkę powstała gra, która pomoże wam w zapoznaniu się oraz przygotowaniu się do nowego rajdu. Pineapple Lassie. Gierka jest naprawdę fun to play i możecie poznać niektóre mechaniki bossów z nadchodzącego rajdu. Polecam, link w opisie. Boost postaci, który można było zakupić w sklepiku, będzie teraz boostował naszą postać do poziomu 70. Po użyciu boosta i po zalogowaniu się do gry, nasza postać będzie miała 12 rinał w takich frakcjach jak Dragon Scale Expedition, Maruk Centaur, Iskara Tuskar oraz Valdraken, a u Loam Nifenów będzie to 12 rinał. Natomiast co do nowej frakcji, jakim jest The Dream Wardens, nie otrzymamy żadnego rinaunu. Trzeba wbić ją samemu. Oprócz poziomu rinaunu otrzymamy przedmioty, dając nam łącznie 424 item level, a boost postaci kosztuje aktualnie 60 euro. Chyba że zakupicie od razu dwa boosty i zapłacicie za to 100 euro, czyli 50
50 euro za każdy boost. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy temacie sklepiku oraz serwisów, które możemy tam zakupić, to trwa aktualnie promocja do 30% na zmianę nazwy postaci, zmianę rasy, frakcji oraz transfer postaci na inny serwer. Na samym końcu standardowo, co nas czeka w nadchodzącym resecie. Już jutro wystartuje przez wielu wyczekiwany sezon trzeci, który przyniesie na nową rotację dungeonów do puli Mythic Plusów. Dawn of the Infinite podzielony na dwa skrzydła, czyli Galakrond's Fall oraz Morrowind Rise, Ataldazar i Wakeris Manor z BFA, Blackrock Hold wraz z Darkheart Ticket z Legionu, Everbloom z Warlords of Draenor oraz Throne of the Tide z Kataklizmu, gdzie swoją drogą pojawi się właśnie poradnik u mnie na kanale do dungeonu z Kataklizmu. Do końca przyszłego tygodnia chciałbym wydać wszystkie poradniki. Od jutra rajdowcy będą wreszcie mogli się udać na nowy rajd Amiridrasil The Dream's Hope. Wszystkie poziomy trudności, czyli Normal, Heroic oraz Mythic, będą dostępne od razu. Jedynie LFR będzie wypuszczany co 2 tygodnie z nowymi bossami. Ale jutro zostanie otwarte pierwsze skrzydło, w którym będziemy mogli się zmierzyć z pierwszym bossem, następnie z Ygra The Cruel oraz Smolderon. Wraz ze startem sezonu trzeciego będzie dostępny nowy World Boss Aurostor The Hibernator, z którego będę dropić przedmioty na 460 item levelu. W tym tygodniu, a dokładnie 16 listopada w czwartek, będzie 19-lecie World of Warcraft. I z tej okazji będzie event, jak co roku, w trakcie którego do zdobycia będą rzeczy kosmetyczne, achievementy oraz mounty, gdzie jedny z tych mountów będzie zrekolorowany Deathwing. Ale odnośnie tego eventu zrobię jeszcze oddzielny film. Aktualnie trwają Twitch dropy, które polegają na oglądaniu transmisji na Twitchu przez co najmniej 4 godziny. Od 14 do chyba 21 listopada będzie to niedostępny mount z kart TCG White Reading Camel. Dlatego raz jeszcze zapraszam na swojego Twitcha w najbliższy czwartek o godzinie 18. Link w opisie. Bro PvP w tym tygodniu to Arati Blizzard. Rozpocznie się weekly event na bonusowy Battlegroundy, a w niedzielę wystartuje event Pilgrim's Bounty. A fixami w tym tygodniu będą Fortified, Incorporeal oraz Sanguine. World Bossem w tym tygodniu będzie Bastricon, Dizakali Elders w Zarlek Caverns oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz dla statystyk. Trzymajcie się, hej!